No kurczę, jeszcze mi się nie zaktualizowała liczba zrobionych flaszek. Prawie piąte miejsce, nie jest źle. No dobra, no skoro tyle tego narobiłem, no to wystawmy 550 flaszek. A co? Cześć siemanko, z tej strony Fixera, to jest drugi odcinek Broken Ranks dla zielonych i w tym odcinku postaram się powiedzieć, jak najłatwiej zarabiać jakikolwiek gold na początku. Ale żeby przynajmniej udawać mądrego, to przebieram się w koszulę, robię losowanie i polecimy z tym tematem. No dobra, miała być koszula, ale nie chce mi się prasować, więc niech zostanie marynara. Losujemy. Eliksir zdrowia razy 30. Nie najgorzej. Lecimy. Przede wszystkim na początku warto płynąć z nurtem fabuły. No i oczywiście robić też zlecenia na pomniejsze potwory. Wielkie pieniądze zaczną się dopiero od 10 poziomu, gdy odblokujecie targowisko. Film odnośnie tej opcji już wykonałem, więc link znajdziecie gdzieś w opisie. Pewnie zauważyliście już jedną rzecz, że gdy bijecie jakieś potworki na serwerze, wypadają z nich przedmioty. I na pierwszy rzut oka mogą to dla was być śmieci. Nic jednak bardziej mylnego. Każdy z tych itemów może posłużyć do zrobienia czegoś pięknego. Do małej flaszy. A to możecie wystawić na rynku już od 10 poziomu, ponieważ od 10 poziomu macie dostępne targowisko. Mamy 8 rodzajów flasz. Jest to siła, zręczność, wiedza, moc, życie, niszczenie oraz kondycja. No i tak, przecież jeszcze mana. W tym poradniku pokażę wam, jak je robić, z jakich składników i gdzie. A i pamiętajcie, bijąc jakieś potwory, możecie też zobaczyć takie czempiony jak teraz. Je też możecie pokonać i coś fajnego może wypaść. Akurat tym razem nic nie dropnęło poza złotem i doświadczeniem. A co to był za czempion? Był to mściciel rybaków. Tak zwana Euceria. Nie wiem do końca jak to się czyta. Żeby było śmieszniej, też zajmuje tutaj 6. miejsce. Z tego akurat czempiona bardzo często wypada perła, którą możemy sprzedać za dokładnie 1000 jednostek złota. A możemy to zrobić u Leili w porcie. Sam czempion znajduje się zaś tutaj. Ale do tego miejsca jeszcze wrócimy. Bowiem na początek dobrze zacząć po lewej stronie murów miasta. Znajdziecie tutaj psy, psioki i od czasu do czasu wściekłego psa jako czempiona. Dodatkowo u Simona możecie wziąć zlecenie na psy, gdzie jeżeli ubijecie ich 10, on też wam da troszkę złota i doświadczenia. Ścięgno, które wypada z psów, może posłużyć do zrobienia małej flaszy niszczenia. Dodatkowo jest potrzebny też len, który znajdziecie na lewo, obok chatki. Ja mam farta i znowu mi się trafił mały czempion. Wściekły pies to nic innego jak taki większy pies, tylko z 7-krotną ilością życia. Oczywiście ja mam teraz 50 któryś poziom, więc zabijam to wszystko jednym strzałem, a do tego obszarowym. No i właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, warto podzielić też klasy na to, jak farmią dane mobki. Mamy takie klasy jak barbarzyńca, łucznik czy mak ognia. A mają one wszystkie obszarowy atak, tak zwane AOE, które znacznie ułatwia farmienie grupek potworów. Oczywiście te ataki też nie są dostępne na początku, więc trzeba się troszkę pomęczyć. Pozostałe klasy atakują raczej pojedynczo, więc wybierałbym te grupy potworów, gdzie jest jedna bądź dwie sztuki. Szkoda umierać i tracić doświadczenie, a przede wszystkim właśnie złoto. Mała flasza niszczenia to 2 sztuki lnu i 4 ścięgna psioka. Jeśli mamy już 2 lny i 4 ścięgna z psioka, warto to gdzieś połączyć. A zrobi to dla nas Leila w porcie. Musimy się do niej udać, zapłacić jej 500 sztuk złota i mamy swoją pierwszą flaszkę. Ogólnie moi drodzy, wszystkie flaszki kosztują 500 sztuk złota. Wszystkie małe, bo o średnich nie będzie tutaj mowy, ponieważ w tym odcinku chciałbym się skupić na obszarze obok Trentis. Oczywiście podepnę pod to bagna i pod zamcze. Idąc na lewo od Trentis, kolejnym miejscem jest mała wioska, gdzie możemy również trafić jakiegoś czempiona. Jest to pijak, z którym też sobie zawalczę, skoro już mam takiego farta, można powiedzieć, który nam daje nic innego jak zwykły bimber. A ten możemy sprzedać w Trentis u straganiarza za 150 sztuk złota. Oczywiście trwa tu też jakiś event, ale szczerze mówiąc nie polecam go robić, jest długotrwały, a nie daje wiele korzyści. No chyba, że chcecie go po prostu odhaczyć. Idąc dalej na lewo mamy gobliny, a interesuje nas głównie goblin szaman, ponieważ dropi on szamańskie zwoje, a te są składnikiem małej flaszy wiedzy. Dodatkowo możemy bić czempiona, który się tutaj pojawia. Jest to postrach gobliniego herszta, czyli Leik. No i żeby było śmieszniej, tu już mam 4. miejsce, a na wściekłym psie lider. Żeby cała flaszka była gotowa, potrzebujemy też przypraw, które znajdziemy obok drogi prowadzącej w stronę bagien. Mała flasza mocy to jeden zwój szamański i 5 przypraw. A, jeszcze jedno. Ogólnie nie polecam tego sposobu, ale warto, żebym o nim wspomniał na odcinku. U Romana, czyli chyba sołtysa tej wioski, możemy robić coś takiego jak bimber. Czyli 15 kartofli i 5 razy przyprawy. Kartofle możemy zebrać tutaj, troszkę poniżej. Ale szczerze mówiąc, nie opłaca się. Bardzo dużo czasu, a nie jest to wiele warte.
Idąc w górę ścieżką dostaniemy się na bagna. I w tym miejscu możemy skompletować aż dwie flasze. Jest to flasza wiedzy oraz zręczności. Na początek omówię tą drugą. Flaszkę zręczności możemy łączyć z questem, który jest dostępny u Huvana na 13 poziom. A mianowicie do pokonania będzie kilka szkieletów, które spotkamy poniżej. Co ciekawe, to zlecenie możemy zaliczyć, pokonując także nieumarłych, których znajdziemy na podzamczu. Z wszystkich tych martwych ciał możemy pozyskać szpik. A to już połowa sukcesu, żeby mieć flaszkę zręczności. Druga połowa to bagienne ziele, które z kolei znajdziemy na tym małym okradle po prawej stronie. Powiem szczerze, na początku robiłem praktycznie tylko te flaszki. Naprawdę robi się je mega przyjemnie. Być może dlatego, że gram właśnie łucznikiem i na podzamczu mogę farmić grupy mobów po 5 sztuk. Mała flasza zręczności to 2 szpiki i 4 bagienne ziela. A co do flaszki wiedzy, spójrzcie na to. Nie bez powodu zobaczyliście tutaj rajd na krzyżaka, ponieważ gdy już będziecie w stanie go robić samodzielnie, to nie tylko zarabiacie na skórach, które możecie sprzedać w Yonkabala, ale również na tym, że pająki dropią dla was połowę flaszy wiedzy. I co prawda z tą flaszką nie ma jakiegoś zlecenia, które byłoby odpowiednie, aczkolwiek jeżeli farmicie tego krzyżaka, to znaczy, że spokojnie zrobicie zlecenie na ogry. Więc warto wziąć takie jedno, zakończyć je i wejść do tuneli, by pokonywać krzyżaka raz po raz. W następnym kroku wystarczy udać się do prastarej energii i cyk, cała flasza zrobiona. Mała flasza wiedzy to 3 zęby jadowe i 3 prastare energie. Oczywiście zęby jadowe możecie też pozyskiwać z pająków, które chodzą po bagnie, ale farmiąc krzyżaka macie sytuację win-win, czyli mogą wam zdropić itemy i macie składniki do flaszki. Obie flaszki, na które składniki zbieramy na bagnach, wykona dla nas Daria, którą znajdziemy w Trentis, gdzieś u dołu lokacji. Jest to ta kobitka, która opiekuje się dzieciakami. Przejdźmy do Zbójeckiego Lasu. Tutaj możemy zrobić kolejne dwie flaszki, ale najpierw mały przerywnik. Mamy takiego czempiona jak Matacz. Pojawia się bardzo szybko i co prawda nie daje nam materiałów na flasze, ale na mikstury lecznicze. 3 jady Matacza oraz 1 jaja pająków i mamy 10 mikstur. Oczywiście po jaja trzeba udać się do tunela krzyżaka, ale dać radę. Wszystko na mikstury możemy wymienić w szpitalu w Trentis. Pojęcie jaja do pozyskania dokładnie tutaj, ale uważajcie, gdy będziecie je kopać, strasznie dużo zajmują miejsca. W Zbójeckim Lesie możecie też dorwać białego druida, ale nie polecam go atakować na samym początku gry. Jest bardzo mocny, ale amulet, który z niego dropi, jest wart aż 750 sztuk złota u kowala, więc gdy już poczujecie, że jesteście w stanie go pokonać, atakujcie. Druid też respi się w miarę szybko, więc zbierając składniki na flasze w Zbójeckim Lesie, warto co jakiś czas go przeatakować. W Zbójeckim Lesie mamy też takiego gościa jak Drwal Jacek. U niego, po pierwsze, możemy wziąć zlecenie, które zakłada, że zabijemy kilku łowców oraz możemy sprzedać u niego skóry dzika. A skoro już wspomniałem o łowcach, to możemy tutaj znaleźć czempiona, takiego jak Ciężka Łapa. Również nie polecam go atakować nowym graczom, ponieważ jest tu aż 5 przeciwników, którzy mają swoje życie i mają swój damage. A dropiąc z tego czempiona Płyn Pędu i od czasu do czasu jakiś itemek, który oczywiście polecam sprzedawać u kowala. Płyn Pędu pozyskamy również od Hołoty oraz od łowców. A jest to składnik małej flaszy życia. Niestety, aby pozyskać drugi składnik do tej mikstury, musimy udać się troszkę na prawo do wymarłej osady i zejść w dół, ponieważ tutaj znajduje się prawoślas. W wymarłej osadzie spotkamy też takiego czempiona jak Traven, ale szczerze mówiąc na początku totalnie go nie atakujcie, ignorujcie, nie będziecie w stanie go pokonać. Flaszę skomponuje dla nas, tak jak i w przypadku flaszy niszczenia, Leila w porcie. Mała flasza życia to 3 prawoślazy i 3 płyny pędu. Wracając do Zbójeckiego Lasu, warto wspomnieć o drugim czempionie, a w sumie nawet trzecim, który się tutaj znajduje, czyli o Szalonym Łowcy, którego myślę będziecie w stanie w miarę spokojnie pokonać. Dropi on expa, złoto, no i oczywiście jakieś itemki. A kolejną flaszką, którą tutaj możemy zrobić, jest mała flaszka siły. Potrzebujemy do niej serc Brytana i pajęczego spoiwa. Wszystkie potrzebne składniki oczywiście znajdują się w tym lesie. Mała flaszka siły to 2 serca Brytana i 3 pajęcze spoiwa. Małą flaszkę siły wykona dla nas Tizemlin, czyli krasnal, którego znajdziemy w ostatniej lokacji, której jeszcze nie omówiliśmy, a którą już mieliśmy na początku odcinka. Wykonuje on też małą flaszę mocy, o czym wcześniej nie wspomniałem, a to jest dokładnie ta, na którą składniki zbieraliśmy w przysiłku Terentis, czyli tej wiosce na lewo od miasta. Ta lokacja na mapie jest podpisana jako wioska rybacka, a możemy tutaj znaleźć m.in. takiego szaleńca, jak ten gość na prawo, oraz jaskinie Zedów. Dodatkowo klepanie Zedów możemy połączyć ze zleceniem Uretu w samym centrum Trentis. Z czempiona, jakim jest Szaleniec, i z Zedów wypada dokładnie to samo, jagody. A to one są jednym ze składników potrzebnych, aby wykonać małą flaszę many. Pozostały składnik to kozłek, którego możemy zebrać niewiele wyżej. Mała flasza many to 4 kozłeki i 2 porcje jagód. Wszystkie te materiały wymieni dla nas na flaszę Sumnus, którego znajdziemy w wymarłej osadzie.
tworzy on też małą flaszkę kondycji, o której jeszcze nie wspomniałem, a do której przejdę już teraz. No ale jak to jeszcze flasza kondycji? Przecież przy ostatniej flaszce mówiłem, że to ostatnia lokacja, w której możemy coś zebrać. No i w zasadzie nie kłamałem. Wracamy do przysiłka Trentis, czyli tej małej wioseczki na lewo od miasta. A powyżej niej mamy oszustów, szmuglerów i wandali. To oni dropią krew, która jest jednym ze składników małej flaszy kondycji. Za to druga część znajduje się idealnie pod wioską i jest to miętek, którego pilnuje stara baba i statku krów. Mała flasza kondycji to dwie krwie wandala i cztery miętki. Jeżeli chodzi o czempiony, warto też wspomnieć o poborcy. Pojawiają się praktycznie we wszystkich tych lokacjach, które dzisiaj wymieniłem. Nie należy on co prawda do tych najłatwiejszych czempionów, ale na pewno na start jest turbo opłacalny. Pokonując go dostaniemy nie tylko expa, ale 8, 10, a nawet 12 tysięcy złota. A sami przyznacie, że na początek jest to całkiem niezły pieniądz. Dodatkowo w tym załuku i jeszcze kilku miejscach możemy spotkać kogoś takiego jak Łachudra. Jest to czempion, który daje nam głównie doświadczenie i odrobinę złota. Mam nadzieję, że pomogłem wam jak wykonywać małe flasze. Ale niestety nie powiem wam za ile je wystawiać. Ponieważ jak mówi przysłowie, co kraj to obyczaj, tak tu co serwer to inne ceny. Warto więc wejść na targowisko, kliknąć przedmioty i wpisać mała. I tutaj zobaczymy co po ile stoi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a jak nie, to że przynajmniej marynarka była spoko. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Zachęcam do subskrypcji, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Link do przydatnej tabelki dodaję w opisie.